Nowości od Sega Fredo kawa Brazil i kawa Peru. Są to dwie kawy o bardzo oryginalnym, egzotycznym smaku. Peru to nutki karmelu, orzechów i cytrusów. Brazil to kawa z lekką nutką czekolady, także orzechów, podobnie jak Peru, oraz tutaj mamy suszone owoce, oczywiście egzotyczne. Jak dla mnie, kawa Peru to jest ta kawa, po którą sięgam rano. Jest ona mocniejsza, lekko kwaśna, ale bardzo lekko. Jest taka głęboka w smaku, mocna, bardzo aromatyczna. Kawa Brazil jest to kawa, po którą sięgam wieczorem i popołudnie. Jest łagodniejsza, delikatniejsza. Idealnie nadaje się do cappuccino, latte, macchiato. Także no, ta kawa dla mnie na popołudnie. Obie kawy są naturalnie słodkie, to za sprawą nutek karmelu i czekolady. Ja kawy nie słodzę, ale nawet chyba gdybym słodziła, to bym tutaj w przypadku tych dwóch kaw jednak sobie darowała, ponieważ one są naturalnie słodkie, aksamitne, nie są gorzkie, są bardzo delikatne, także no myślę, że nie ma co tutaj psuć i zakłócać ich smaku jakimiś zbędnymi dodatkami.